tutaj mytrzy! I w dzisiejszym odcinku wielki test wiedzy na temat mytrzy. Czyli 1 z 10. Jeśli któryś z nas zna odpowiedź na zadawane pytanie, to robimy... To pierwszy dmuchnie i odpowie dobrze, otrzymuje 10 punktów, a kto niestety odpowie źle, traci jedno życie. Oczywiście życie mamy 3, jeśli ktoś straci 3 życia, to zostaje zdyskwalifikowany. A do tego wszystkiego na koniec będzie jedna osoba, która będzie w wielkim finale całej tej naszej gry. Jeśli jesteście ciekawi, jak nam poszło, zapraszamy was do oglądania. Powstał zespół Mytrzy. Mam pierwsze. 2017. Serio? To co? Okay. Chciałam zły powiedzieć. A jak chciałam 2017 powiedzieć? Chciałam 2016. A? Ej, mega easy. Dzięki, dzięki. Ale dzięki. To nie pierdzi. Jak to ci nie? Opierdzi, dobra? Dobra, idźmy dalej. Która piosenka Mytrzy ma najwięcej? Ma pierwsza. Znowu mam pierwsza. Szkolna sympatia. A mi to nie pierdzi. Ma najwięcej wyświetlenia. Tak, Szkolna Sympatia jest to piosenka, która na naszym kanale YouTube ma najwięcej odtworzeń, więc jeżeli słyszeliście, pewnie słyszeliście, to zapraszam was do słuchania. No więc tak, to jest piosenka. Czy zgadłam? Ej, ale mega szybko odpowiedziałaś, ja w ogóle nie zdążyłam się zastanowić. A wiedziałyście? Ja wiedziałam, ja ale... wiedziałam, ale wiesz, muszę to przetworzyć. Tak, tak. Ja nie umiem w to dmuchać jeszcze, muszę się jeszcze nauczyć. Która piosenka Mytrzy ma najwięcej wyświetleń na Spotify? Kosmos? Powiem tak, że ja jestem. No jest mi smutna, Maria. Melka traci życie. Chciałam zaryzykować, bo. Ale nie, ryzyko jest warte. Ale ty zaryzykowałaś. Dobrze, cóż. To co, idziemy dalej. Nie ma co się załamywać, będzie lepiej. No oczywiście, że tak. Gdzie był nagrywany teledysk do Piękny Dzień? Byłam ja pierwsza, mnie nie pierdzinęło. Nad basenem. Było pytanie, gdzie? Nie, w jakim miejscu, nad czym? Kumasz? Dlatego ja tego nie zrobiłam. Dlatego ja miałam takie... Ale to Sandy tak samo miała w takim razie. A ja powiedziałam logicznie, czyli gdzie? Nie ma. Czyli znowu masz co odpowiedzieć. Nie wiem, traci życie. Niestety kolejne życie mi odpada, to ja może jeszcze jedno ryzykować. Bo chodzi o to, że jak są pytania, które, na które znam 100% odpowiedź, to Ola jest szybsza. Ciężko być pierwszym. Ile piosenek autorskich Mytrzy jest na drugiej płycie, a ile coverów? Ostatnio sprawdzałam to, wiecie? Serio. Słuchałam wszystkich piosenek z drugiej płyty. I spora ilość to są covery. Piosenki. To jest podróż w czasie, druga płyta. Ale nie wiem, czy Piżama Party nie jest na tej płycie. To nie jest. To jest ta płyta, to jest ta płyta. A, ale to jest mega znajomość, już to powinna mieć jakieś punkty. Ale dobra, ja nie wiem, ile jest piosenek waszych stricte. Ja też nie wiem. Ile coverów? To jest mega ciężkie pytanie. Jakby ja... Dobra, dobra, strzela. Okej, okay, to piosenek autorskich jest... 7. Nie, nie ma tylu piosenek. Serio? Bardziej bliżej 3, 4. Ja bym dała cover 6, a piosenek my 3-4. Sandy traci życie, a jest dokładnie 3 utwory autorskie i 7 cover. I 7 cover. Piżama Party. Miałam takie samo. Jest. Latający dywan i Piżama Party. I księżniczka. A, to mało z takiego filmu. Ja nie znam. No, to niestety straciłam życie. Jestem też z tą Sandy. Ej, ale... Ale Amelka... To było mega trudne pytanie, musimy przyznać. Ej, tak. Bo mi się rozwalił ten... Dasz radę! Amelka! Masz tutaj drugi, zapasowy. Dziękuję. To lecimy dalej. Której piosenki Cleo my 3 zrobiły cover? Łowcy gwiazd. Tak, fajne pytanie, no. Jejku, nareszcie. Okej, okay, dobra, to wiecie co? Życzę wam naprawdę powodzenia, ale tak czy siak wierzę w siebie, mimo tego, że mam minus 2 życia. My też ci życzymy powodzenia. Będzie dobrze. Ja wiem, że dobra. Ile obserwujących jest na kanale Mytrzy YouTube? 438 tysięcy? Nie. Wiecie co? Pomyliłam się o 20 tysięcy. Ja wiedziałam, że coś jest... A ja o 2. Coś jest, na początku jest 4, później jest jakaś tam cyferka i jest później 8. I ja byłam pewna, że to jest albo właśnie 38, albo 58. Ale widzicie... O 20 tysięcy! A ja żałuję, że się nie zgłosiłam. Mamy po jednym życiu z Sandy. Ojeju, mam problem. Po jednym życiu. Po mi. Czy my 3 gramy koncert w Szczecinie? Tak. A to będzie, że nie. Nie. Melka. Bawi
który ty jakby uwierzyłaś moim słowom, że... Ja ci gram. Nie, nie, bardziej i to jest ile? No właśnie. Mi coś na S, w sensie S, nie wiem. Mi coś świtało, ale miałam coś takiego, że kurczę, gdy wygrały, to raczej by nie zadawały takiego pytania. Tak, nie wiem. Odpadłaś. Powiem ci, że... Wiecie co, to jest... Ja muszę się wytłumaczyć. To są pytania, na które naprawdę po czasie na przykład wpadłabym na to, albo po dłuższym zastanowieniu, tylko to jest taka presja, że ja chcę zdobyć punkt, ja chcę... Wiecie, to jest taka, tak, takie zaborcze to jest trochę jednak, bo mogłam to przeczekać, mogłam nic nie mówić, no a jednak zaryzykowałam. No cóż, no co? Ale ja wam życzę, dziewczyny. Kto nie ryzykuje, nie ten nie pije pikolo. Ja wam, dziewczyny, życzę powodzenia. My tobie też. I Sandy, ty jedno życie naprawdę, szanuj go, bo ja nie umiałam. Nie no. Szanuję, bo ja nie potrafiłam. Ja powiem tak, ja się cieszę, że nie odpadłam pierwsza, bo prędzej czy później to nastanie. Ale przynajmniej pierwsza była Amelka. Ile sezonów programu My 3 było wyemitowanych na stacji Polsat? Trzymaj się, co to się wyznaczy? Ale może wygram. Dawaj, no. Ja to zrobię. Dobra, nie, jedź. Dobra, ja... Dobra. Trzy. Jak nazywał się film, w którym pojawimy się z... Ja bym tego chciała, była pierwsza! Miss P! Była pierwsza! Ex-aequo, magarwa. A jak się dokładnie nazywa? No jestem M. Miss Fit. M jak Miss Fit, a nie Miss Fit sama. Dobra, no, ale jakby tak się mówiło, na to cały był Miss Fit, Miss Fit. Sorry, będę ex-aequo. Jak nazywał się film, w którym pojawimy się z... Ja bym tego chciała, była pierwsza! Była pierwsza! Mamy tu na nagranie. A nie możemy zrobić finałowej? Niestety, musi być jedna osoba. Dobra, kochani, zrobiłyśmy replay i wyszło tak, że niby ja pierwsza... Trąbnęłam? Trąbnęłaś pierwsza! Ale ja uważam, że powinno być egzekwo. Dobra, oddam ci ten finał. Życzę powodzenia, będę ci duchem moim towarzyszyła, odpowiadała aż na... Witam. Wielki finał 1 z 10 My 3. Dobra, uwaga, ja w ogóle nie spodziewałam się, że ja tutaj dotrwam. Myślałam, że Ola wygra i będzie w finale, ale w ogóle jakoś nie wiem jak to się stało. Dobra. My 3 zrobiły duet z jedną osobą. Kto to był? Ania Wyszkoń. No różowe okulary, halo! Się słuchało jak głosie małym. Ile odcinków miał program My 3? Co? Dobra, poczekajcie, pomyślmy. Odpowiedź to 24. Na jakiej randce była Natka w teledysku Światło? Co? Czekajcie. To nie było na jakimś jeziorze? Na jeziorze w Łódce? Z jakimś chłopakiem. Tak? Jej! Coś mi się właśnie kojarzyło. Który odcinek ma najwięcej wyświetleń na kanale My 3? Ej, to jest trudne pytanie, ale może jakiś... Yoga challenge ma najwięcej, tak? Yoga challenge? O! Dobra. Ale no z takim przekonaniem to wszystko mówię. Takie... Nie wiem. Ej, na początku myślałam, że jakiś może slime, bo zawsze wszyscy mówią, że chcą, żebyśmy robiły slime i w ogóle. Ile lat miała Gefi, jak dołączyła do zespołu My 3? Dobra, dajcie mi policzyć, czekajcie. 18? Była w moim wieku? Co? Była to starsza od dziewczyny. Wymień 3 zwierzęta, które były w programie My 3. Pies. Pies, kot. Szczerze, zagiewasz mnie, nie jestem pewna, czy był tam pies. Pies, kot. Ale chyba był pies. Chyba najlepszy. Tak, okej. Dobra. Kot. Tak, pies, kot. Jakie podstawy. Czy widownia może się śmiać, nie robić? Co? Nie było. No właśnie mówię nie! No to co, jak widzieliście, gratulacje Sandy, wygrałaś ten challenge 1 z 10. Może powiedz nam, jak to jest bez zwycięstwa? Wiecie co, nie wiem.
Nie, uważam, że my we trzy jesteśmy zwyciężczyniami tego odcinka. Co z tym, że wpadłam pierwsza i to tak na takich pytaniach? Każdy popełnia błędy. To nic. Nie no, ale powiem wam, ja uważam, że wygrałam na pewno razem z Olą. Tak, to prawda, dziewczyny, naprawdę gratulacje, bo to też jak tutaj siedziałam za kamerą i słyszałam te pytania, nie poradziłabym sobie w finale. Nie poradziłabym sobie. No, to jest trudne. Twoje odpowiedzi mnie zaszokowały w finałowej części. Dokładnie tak. Kiedyś, także co? Jeśli podobał wam się odcinek, koniecznie zostawiajcie lajki, komentarze i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. Dokładnie. I co? Do następnego. Pa! Pa!